Znajdujemy się na premierze filmu Marzec 68, ze mną Aleksandra Szwed. Dobry wieczór, Ola. Dobry wieczór. Powiedz proszę, czym dla Ciebie są te wspomnienia z marca 68? Ja wiem, że... Ja nie ten PESEL zasadniczo, żeby to były wspomnienia dla mnie na szczęście. Bardziej z opowieści, jak to... Z opowieści, no to był taki przełomowy, myślę, moment dla nas jako kraju, dla naszej mentalności, jako społeczeństwa i taki też krzyk o to, żeby być wolnym, żeby wszystkie nasze prawa były respektowane, żebyśmy mieli głos i ten głos był usłyszany. I jakby no mam takie przemyślenia dotyczące tego, że historia niestety lubi się powtarzać i mam nadzieję, że jest to ostatni raz, kiedy musimy odrabiać taką lekcję. No właśnie, niestety no są nawiązania oczywiście do tego, co się wydarzyło. No myślę, że realizatorzy filmu w ogóle nie brali tego pod uwagę, gdy kręcili, ponieważ to było dość dawno. No, no dwa myślę, ostatnie że, lata była realizacja. Myślę, że absolutnie nie mieli świadomości tego, co nas czeka i w jakich okolicznościach przyjdzie nam podziwiać to dzieło. No bez wątpienia, chcąc nie chcąc, narzuca to kolejny kontekst jakby odbierania tego, bo nasze emocje z dnia dzisiejszego towarzyszą temu po prostu. Zresztą widzę, że też ukłon w stronę całej sytuacji też jest ze strony organizatorów. Widzimy ukraińską flagę na plakacie, w związku z tym cóż, no jestem bardzo ciekawa tego, co zobaczę, ale zdaję sobie sprawę, że moje emocje związane z odbiorem dzisiejszego pokazu kinowego nie do końca będą związane tylko z nim. No a powiedz właśnie, jeżeli by twoi fani, twoi obserwujący zapytali się ciebie, co mogą zrobić jeszcze, żeby pomóc osobom z Ukrainy? Co byś im odpowiedziała? Odpowiedziałabym, że nie jestem osobą, którą należy o to pytać. Należy pytać osób z Ukrainy, które w tej chwili przekraczają granice, które do nas przyjeżdżają. Jeżeli nie wiemy, co zrobić, a absolutnie jestem w stanie zrozumieć tę bezradność, bo stoimy w obliczu no, ogromnej tragedii, która dzieje się tuż obok. I jeżeli nie wiemy, co zrobić, najprostszym rozwiązaniem jest zapytać, więc polecam Państwu, pytajcie, nie bójcie się, nie wstydźcie, nie krępujcie, pytajcie tych ludzi, jak możecie im pomóc, bo bardzo często są to rzeczy, o których możemy po prostu nie pomyśleć. No właśnie, bo tutaj mamy sprawę, że no, to, co się dzieje za wschodnią granicą, to jest już dramat, którego się nie spodziewaliśmy, czy nie wyobrażaliśmy sobie w ogóle w żadnej perspektywie. Ja pamiętam, że miałem z Tobą okazję chwilę porozmawiać 3 lata temu na koncercie Artyści Przeciw Nienawiści. I właśnie wtedy była walka po prostu z hejtem, tym w internecie. Uważasz, że właśnie jak jeszcze możemy z tym hejtem walczyć, ponieważ mimo wszystko no, czasami zdarzają się i czy do tego tematu wojny, czy do innych tematów, jak komuś się dobrze wiedzie, jakieś takie komentarze nieprzychylne, które można nazwać hejtem, jak możemy z tym zjawiskiem sobie poradzić? Ja nie wiem, czy możemy sobie z tym zjawiskiem poradzić, bo gdyby było to możliwe, myślę, że już rozwiązalibyśmy ten problem. Tak naprawdę wszystko jest kwestią dobrej woli ludzi i takiej autorefleksji na temat tego, co robimy, w jakim momencie to robimy, mówimy i czy to nie jest przypadkiem coś, co nam po prostu ślina na język przyniesie. I myślę, że do tej autorefleksji będę po prostu zachęcać. Natomiast ja zawsze będę zwolennikiem tego, by nienawiść miłością zwalczać. W związku z tym, no, jakby nie patrzeć, nie ma co walczyć metodami strony przeciwnej, bo jak kiedyś ktoś mi powiedział i no, nie mogę polemizować z tym, co usłyszałam, chama chamstwem nie pokonasz, nie dość, że cię sprowadzi do własnego poziomu, to jeszcze pokona doświadczeniem. Więc takich metod, proszę Państwa, nie polecam. Proszę się nie wdawać w awantury, proszę się nie wdawać w wojny na komentarze. Róbcie, po prostu róbcie wszystko, co w waszej mocy, żeby pomagać i do tego was zachęcam. A jeżeli ktoś, no mówię, nie posiada tej zdolności autorefleksji i nie zastanawia się nad tym, kiedy i co mówi, to świadczy tylko i wyłącznie o tej osobie, więc nie dajmy się w to złapać. Są ważniejsze rzeczy, które powinny zajmować naszą głowę w tej chwili i ważniejsze, które wymagają naszej atencji. Pięknie powiedziane. Dziękuję. A powiedz proszę, jeżeli chodzi... Teraz przejdziemy sobie na taki bardziej optymistyczny, pozytywny temat. Wiosna. Tak, mamy pierwszy dzień wiosny i w związku z tym wiosna to są początki nowych rozdziałów, nowych epizodów. Co u Ciebie słychać, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? U mnie słychać sporo, bardzo, bardzo intensywny był ten ostatni miesiąc dla mnie, jeżeli chodzi o pracę. Jestem po premierze nowego spektaklu, z którym będziemy odwiedzać Państwa w Polsce, więc proszę się rozglądać. Prezent urodzinowy Agencja Diabeł już
ruszyła w pierwszą trasę z moim skromnym udziałem. Jak na razie jestem przemiło zaskoczona, ponieważ jak wiadomo, te pierwsze spektakle zawsze są takie jeszcze na rozruchu, że jeszcze pewnych rzeczy się uczymy i jestem zachwycona bardzo dobrym odbiorem tego spektaklu. Jest mi przemiło, bo na czterodniową trasę dwukrotnie mieliśmy owacje na stojąco, takie po prostu w momencie, w którym tylko można było zacząć bić brawo, państwo wstali na sali, więc takie absolutnie niewymuszone. Bardzo się cieszę, że się podoba, bo praca nad takimi rzeczami jak spektakl w momencie pandemii, kiedy koledzy chorują, nie możemy się zgrać, wszystko robimy tak naprawdę zdalnie, to jest bardzo stresujące i szczerze mówiąc, ja się bardzo obawiałam tego, jak to wyjdzie, więc cieszę się, że w ogóle wracamy do państwa, że będziemy do państwa jeździć, bo przecież tych spektakli tak naprawdę jeżdżonych przez ponad półtora roku, prawie dwa lata, w zasadzie nie było, więc to jest coś, co bardzo, bardzo mnie raduje, że w końcu z powrotem będziemy mieć bezpośredni kontakt z naszymi widzami, dla których to wszystko robimy. No i poza tym też dzieje się troszkę muzycznie, ponieważ w tej perspektywie u mnie się troszeczkę pozmieniało, więc działamy, tworzymy nowy repertuar koncertowy z moim nowym kierownikiem zespołu. Robimy bardzo, bardzo dużo. Ja też państwa zapraszam do tych projektów, które do tej pory mogli państwo oglądać. W związku z tym w Warszawie Teatr Kapitol, Alibiot zaraz nadal gramy. Też będziemy z tym jeździć po Polsce. No dzieje się dużo. Niektórych rzeczach jeszcze nie mogę państwu powiedzieć. Między innymi telewizyjnych, których niebawem, już naprawdę niebawem będziecie mogli mnie zobaczyć, ale to zachęcam do tego, żeby śledzić social media moje i zaglądać, bo na pewno będę dawać znać, kiedy już będę mogła. To powiedz w takim razie, czego ci możemy życzyć, poza zdrowiem, bezpieczeństwem oczywiście. Czego możecie mi życzyć? Proszę państwa, ja jestem człowiekiem, który wychodzi z założenia, że ponieważ ma to zdrowie, póki co, tfu, odpłukać, ma to bezpieczeństwo, to ja i tak już mam tak naprawdę wszystko, o czym wielu dziś marzy i śni i proszę sobie i całemu świata dookoła życzyć spokoju i pokoju, bo tego chyba nam najbardziej jest potrzebne w naszym życiu. To jest teraz potrzebne. Spokój i pokój, spokój ducha, pogody ducha, tej wiosny, żeby ta wiosna przyniosła w końcu jakieś pozytywne zmiany, bo mówię, już się z gąską widaliśmy, już myśleliśmy, że koniec pandemii nadchodzi, a tutaj z innej strony nas zaskoczono, więc ja życzę państwu uśmiechu i tego, żeby było jak najwięcej powodów do tego, żeby się tym uśmiechem z innymi dzielić, bo to jest coś, co jest zaraźliwe i dobrze. Dobrze zaraźliwe. To ja ci tego wszystkiego życzę i ja państwa zachęcam do obserwacji twoich social mediów, twoich profili tam, ponieważ będzie... chcecie wiedzieć, co u mnie zawodowo, to na pewno tam. Dlatego jeszcze raz ci dziękuję, no i do szybkiego zobaczenia i samych sukcesów. Do szybkiego zobaczenia, dziękuję bardzo.